Życie rodzinne i uczuciowe Haliny Frąckowiak 72L w przeszłości nie było usłane różami, choć artystka przyznaje, że dostała dużo od życia, wiele też musiała przejść. Wypadek samochodowy, w wyniku którego ledwo uszła z życiem, to wcale nie był koniec rodzinnych dramatów. Żywiołowe i pełne ekspresji. Takie było pierwsze wykonanie piosenki Papierowy Księżyc. Słuchaj, na festiwalu w Opolu w 1985 roku. Halina Frąckowiak pojawiła się na koncercie premier, ubrana w szmaragdową sukienkę. Reklama Opole to jedno z najważniejszych miejsc dla Haliny Frąckowiak. Tu, w 1969 roku dostała swoją pierwszą nagrodę Zaczekam Tu Sprawdź, śpiewaną z zespołem ABC. Została mi z obiektywu 1976 rok w Opolu poznała swoją najlepszą przyjaciółkę Anna Jantar z rąk, prezydenta miasta odebrała nagrodę za wybitne osiągnięcia. 1988 rok i wreszcie tu, w 1993 roku wróciła na scenę po wypadku samochodowym. W 1971 roku w jej życiu pojawił się Krzysztof Bukowski. Stał się moim artystycznym opiekunem i autorytetem. Reżyserował prawie wszystkie moje recitale, wspominała. I pomimo, że tak samo patrzyli na świat, wyznawali te same wartości, w pewnym momencie każde z nich skupiło się na swojej karierze. Jako małżeństwo. Rozstaliśmy się w 1979 roku. Jako ludzie nigdy mówiła Przyjaźnili się aż do jego śmierci w 2001 roku kilka lat potem rozstaniu u jej boku pojawił się politolog Józef Szaniawski to właśnie dzięki niemu poznała smak macierzyństwa ale równocześnie za jego sprawą przeżyła najtrudniejsze chwile w swoim życiu nigdy nie zaproponował jej małżeństwa nawet wówczas, gdy w grudniu 1980 roku przyszedł na świat jedyny syn piosenkarki, Filip. W opiece nad Filipem pomagała mama Haliny, która przeprowadziła się do córki właśnie po to, by zająć się wnukiem. Te lata pamiętam jako ocean tęsknoty do Filipa. Po opolskim koncercie, na którym śpiewała papierowy księżyc, Józef został aresztowany. Halina, wróciła z Filipem do domu, w którym zastała obcych ludzi. Pozwolono jej tylko na odwiezienie, syna do babci i dopiero wtedy przeprowadzono rewizję. Byłam przerażona. Cały czas płakałam. Artystka była w tak złym stanie, że nawet ci, którzy przeszukiwali jej mieszkanie, obawiali się wychodząc, czy może zostać sama i czy nic sobie nie zrobi. O pisano że był ostatnim więźniem PRL-u. Oskarżono go o współpracę z CIA, dostał wyrok 10 lat więzienia. Filip myślał, że tata jest za granicą, by to uwiarygodnić, Pani Halina kupowała synowi na urodziny prezenty w Peweksie, mówiąc, że przysłał jej ojciec. W trosce o jego przyszłość zmieniła synowi nazwisko. Czytaj więcej na następnej stronie.